Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam Was w Wielki Czwartek, kochani, a słowo dzisiejsze to obmywać. Modlitwa tym słowem zaprowadziła mnie oczywiście do wieczernika, ale przypomniała też bardzo emocjonalne momenty, kiedy mój brat poprosił mnie o homilię w czasie swoich prymicji przed niemal rokiem i dotarłem do tekstów ojców Kościoła, którzy rozróżniają to sprawowanie Eucharystii według synoptyków Łukasza, Marka, Mateusza, gdzie słyszymy: bierzcie, jedzcie, to jest ciało moje, bierzcie i pijcie, to jest krew moja. A u Jana, który właśnie opisał Eucharystię, jak mówią, dzisiejszym tekstem, Eucharystię, która jest obmywaniem. Ci, którzy uczestniczyli, słuchali rekolekcji wielkopostnych z Chicago, obecność, dzisiaj ostatni odcinek, na który Was bardzo serdecznie zapraszam, a tych, którzy nie mieli okazji, by jeszcze do nich wrócić, mogliście widzieć, słyszeć mój zachwyt i moje wzruszenie, widzieć w kontekście tej Ewangelii i tego sprawowania według Jana, oczywiście w cudzysłowie trzeba to wziąć, sprawowania Eucharystii, która jest obmywaniem nóg drugiemu człowiekowi, a do tego nie trzeba święceń. Tak przy okazji właśnie przygotowywania słowa na prymicję mojego brata zastanawiałem się, ile jest we mnie tych, ile jest w moim życiu tych Eucharystii odprawionych według synoptyków, a ile jest tych według Jana. Jak bardzo przeważają te synoptyczne. Oczywiście nie chodzi o to, żeby tamtych mniej odprawiać, nie, ale by przynajmniej tych janowych było tyle samo. A niestety w moim życiu jest ich zdecydowanie mniej. Dzisiaj, kochani, Jezus nie tylko chce nam umyć nogi, ale też chce nam pokazać, jak możemy w cudzysłowie sprawować tę Eucharystię janową tak na co dzień, jak to mówiliśmy sobie w chicagowskich rekolekcjach, chociaż przynajmniej wobec tych, z którymi żyjemy pod jednym dachem. Kochani, niech nas na to obmywanie nóg błogosławi szczerze Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Zostańcie z Bogiem i do usłyszenia i do zobaczenia jutro.